Siemaneczko. Dzisiaj na odcineczku oczywiście mamy w sklepie paczki do otworzenia. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć paczek z piekarzem Todd Team of the Week. Zaczynamy może tutaj, z której z brzegu. Pierwsza paczka leci piekarz Toty Team of the Week. Czy będzie jakiś walkout? Nie ma walkoutu w pierwszej paczce. Belgia. Środkowy obrońca. Olympique Lyon. To będzie Denayer. Dobrze. Następny lecimy. Piłkarz Toty. Toty Mudowik. Będzie walkout? Nie ma walkoutu. Czechy. Prawy obrońca. West Ham. Cofal. Dobra. Następnego piłkarza. Team of the Week. Czy teraz doczekam się walkoutu? No coś jest. Chyba jest walkout. O, o, Hakimi. Niezły traf. To Hakimi Inter. Po cena Hakimiego. 27,30. O, ktoś to 132 tysiące. Niemożliwe. Następny piłkarz Team of the Week. Japonia, napastnik Nagasawa. Coś mamy, nie mamy takiego, że nie widzę, żeby do lepszych zawodników, czyli tak, to nam 5 paczek jeszcze. Idziemy z tym, ale nie ma walkoutu. Japonia, napastnik, no znowu to samo, powtóreczka się trafiła. Co to za szybko sprzedaż, nic więcej. Lecimy z tym koksem. Będzie coś, nie będzie. W Czechy. Prawo obrońca. Powtórka, kurczę. Druga powtórka na nim, która cofa. Co zrobić? Piłkarz Team of the Week. No nie ma walkoutu, chyba. To za flaga. Albo Mojang, czyli nie, to nie był Mojang. Kamara.
Niestety, coś jest nie tak. Jeszcze dwie paczki nam zostały. Proszę jej, będzie walkout. Nie ma. Co będzie? Czechy. Prawobrońca. West Ham. Cofal, trzecia powtórka Cofala. I ostatnia szczęśliwa. Trzymamy kciuki wszyscy. I nie ma walkoutu. Japonia. Prawie pomocnik tym razem. Co innego. Mizunuma. Prawie pomocnik. Mizunuma. No, nie trafiliśmy zbytnio dobrych piłkarzy do swojego składu. Najlepszy to Hakimi się okazał.